im więcej o tej książce, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia. To jest pomysł, który się narodził niedawno, czy już od jakiegoś czasu? Pomysł książki narodził się już dobra 8 lat temu. I tak naprawdę cały czas jest gdzieś tam w zamyśle. Wszyscy w koło, którzy mnie bardzo dobrze znają, mówią mi o tym, żebym to zrobiła. Mój zamysł książki, jaki mam w głowie, to jest książka, która będzie pomocna dla drugiego człowieka, czyli pokaże moje zwroty i upadki, bo ja uważam, że sukces człowieka to nie jest tylko zdobywane medale i osiągnięta pozycja w pracy, ale to jest to, jak umie się podnieść z porażek. A powiedz, jak czułaś się po Londynie, po tym nieudanym występie w Londynie? Czy internauci, czy ludzie zaatakowali cię za ten występ? Właśnie, wbrew pozorom, spodziewałam się ataku. Rzeczywiście spodziewałam się ataku, a było zupełnie odwrotnie. Może między innymi dlatego, że ja wychodząc ze startu, mając w sobie olbrzymie zdenerwowanie, które wynikało z tego, że wiem, jaką pracę włożyłam, a włożyłam pracę bardzo dużą, bo 130% mojej pracy dotychczasowej włożyłam na pewno w ostatnim roku i nie mam sobie nic do zarzucenia, więc ja ten start oceniam wbrew pozorom, pomimo tego, że się nie dostałam do finału i start był, myślę, że dzisiaj bez treningów skoczyłabym do wody i popłynęłabym to samo. Natomiast oceniam go tak, że czegoś mnie nauczył, ale wykonałam 100% pracy, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Dostałam wtedy bardzo dużo maili na zasadzie tego, co osiągnęłam, co zrobiłam, że podziękowania. I szczerze, to nawet do mnie dopiero wtedy dotarło, co osiągnęłam, bo ja zawsze byłam taką osobą, która z celu na cel zapominała o tym, co było. Czyli jak ja zdobyłam mistrzostwo olimpijskie, to powiedziałam, o super, ale jutro muszę znowu pracować. I tak było z każdym sukcesem. Napędzałam się i też raczej byłam negatywnie motywowana, czyli nigdy w treningu, rzadko w treningu usłyszałam, że jest super i rzadko po zawodach od trenera usłyszałam, że jest super. Więc wydaje mi się, że te opinie i te maile, które dostałam, pomogły mi zrozumieć, co naprawdę zrobiłam dla polskiego sportu, a co to przede wszystkim zrobiłam dla siebie i dla kibiców, bo wtedy, kiedy startujesz, stoisz na słupku, robisz to dla siebie, ale wtedy, kiedy widzisz radość innych, to cieszysz się, że sprawiłeś radość też innym. W tym roku będę miała 30 urodziny, więc myślę, że ta 30 będzie już taką datą, w której powinnam podjąć ostateczne decyzje. Teraz zawsze mówiłam, że życie zaczyna się po 30. Życie sportowca też? Czy się kończy? Myślę, że w jakimś sensie tak, bo zamykamy pewien etap i otwieramy nowy. Więc kolejne życie się zaczyna po 30. I myślę, że tak jak każdy mnie pyta, no ale jak tam decyzja i tak dalej, do końca roku Państwo się dowiedzą. Do końca roku ostatecznie wszystko gdzieś tam będzie powiedziane. Myślę, że to o swoje ostatnie myśli mam w głowie i jeżeli wystartuje, to wszyscy się o tym dowiedzą. Dotrzymamy kciuki w takim razie. Czekamy na decyzję. Jak reagujesz na taką opinię? Bo ona się pojawia czasem w mediach, że poszłaś w show biznes i że to przełożyło się na twoje, na brak sukcesu w sporcie. Ja zasłużyłam na to, znaczy zapracowałam na swoje nazwisko bardzo ciężko przez 24 lata treningowe i nie wskakuję nagle do show biznesu z tego, że pojawiłam się wczoraj i jestem dzisiaj. Tylko zapracowałam na swoje nazwisko i uważam, że w pewnym sensie mam prawo realizować swoje marzenia i cele. Jestem normalnym człowiekiem i o tym często zapominamy, że wszystkie osoby, które są w tak zwanym show biznesie czy celebryci, to są osoby, które mają prawo realizować swoje cele. A myślisz o założeniu rodziny już czasem? Teraz przy tych 30 urodzinach? Ta granica wieku urodzenia dziecka się przesunęła z. I to znacznie. Bardzo, prawda? Tak, ja bardzo. Też się tym pocieszam cały czas. Tak. Oczywiście jak każda kobieta myślę o tym, żeby założyć kiedyś rodzinę i mieć dzieci. Kiedy to nastąpi, sama jeszcze nie wiem, natomiast tak, myślę o tym i chciałabym. Uważam, że to nie było nic złego, wręcz przeciwnie, Agnieszka ma młode, piękne ciało i kiedy ma je pokazywać? Chyba dzisiaj, a nie jak będzie miała 80 lat.